600. Uśmiechnijcie się chociaż. Po co, skąd i o co chodzi z tym vlogiem dzisiaj? By nic, ale jednak robi różnicę. Pies w desce, coś co się nazywa pivot cup. To jest ten plastik, który znajduje się tutaj. To on mi się od katowania deski, że tak powiem, upierdzielił. Tylko jest jeden mały problem. Jak się tego plastiku nie ma, to deska skręca jak chce. Że tak powiem Tesla. Prowadzi cię, w ogóle nie wiesz gdzie i masz nadzieję, że się nie zabijesz. Tylko że na pewno się zabijesz do cholery. Udało mi się od bardzo miłego pana wpożyczyć boosted boarda. Więc się bardzo z tego powodu cieszę. Na razie obczajem jak to działa. Więc jak chcecie na tym jeździć, to musicie na tym bardzo pewnie stawić. Złapać ten przycisk i do przodu. Być gotowym, że to wam wyrwie z nóg. Czyli robicie to w tym stylu. Bierzecie w tył, to macie hamulec, czyli od razu wsteczny. A tutaj się zmienia mode. Tylko na razie się trochę boję. To chcesz się karnąć? Dawaj. Hamujesz tym w tył. Dobra. Zajebiste, nie? No, bez kitu. Nie kłam jeszcze jak się jedzie na wstecz. Generalnie polecam ten longboard shop z prostego powodu. Dajesz im legitymację czy jakiś dokument i zapierdzielasz tak jak Oskar gdzieś tam. To jest super sprawa. Tylko przynieście legitkę, bo wam inaczej tego nie dadzą. To będzie najgorsza rzecz, jaką chyba zrobię w moim życiu. Bo właśnie odpaliłem na boosted boardzie tryb dzik. Zaraz zobaczymy jak to zapierdziela. Potrzymaj, bo nie chcę. Jak zęby stracę, to chociaż nie stracę telefonu. Ja spróbuję cię dogonić. Nie no. Jedzie mega fest szybko. Nie mogę go dogonić. Tak szybko jechał, że nie zdążyłem go nagrać, a przejechał już tam. Teraz go pewnie znowu zgubię, tak jak zwykle. Ale ogólnie to opowiem wam historię z moją deską, którą się wydarzyła. Jak widzicie, w tym miejscu jest łamane. Wiecie przez kogo? Przez Fryderyka. Jechał, chyba chciał zrobić jadonoszem, nie wiem. Wpadł z deski, walnęła w moją deskę, a ja zostałem na desce. To jeszcze nie dość, że w środek trafiła. No i się połamała. Powiem tylko tyle. To jest tak niebezpieczne i to ma takie przyspieszenie. To jest tak jakby się normalnie jakby wyrwać na Lamborghini. Tylko że nie masz pasów, ani dużych kółek. A właściwie masz tylko dwa silniki. Więc powiem tak, ocena w skali od 1 do 10. No kuźma 10. W życiu nie jeździłem na czymś fajniejszym. Kojarzycie takiego youtubera Casey'ego Neistata? To on popyla na tym. Tylko że jeszcze z kamerą. A ja nie chcę być gorszy. I zrobię to na trybie dzik. I czuję się w cholerę niebezpiecznie. W życiu nie jeździłem na niczym tak szybkim jak to. To jest jakiś potwór. Jak Casey Neistat może tym jeździć do pracy? Się nie zabić przy okazji. To jest jeden mały problem, bo to waży 10 kilo całe. Więc tego tak nie podbijesz nogą. To jest za ciężkie, trzeba to brać i niestety obracać. Najpierw się rozpędzacie bardzo powoli. To jest Max! To co, ścigamy się? Co, jak ty byłeś tam, to ja bym startowałem. To jest straszne. W ogóle tutaj przyjechaliśmy tylko po pivot cupa, a się skończyło na tym, że już od chyba 20 paru minut jeździmy na bordzie jednym i nie wiem czy chce mi się właściwie lecieć po tego pivot cupa, bo to jest świetna zabawa. O!
właśnie była gleba. I jak wrażenia? Nie wcisnąłem do końca. Nie wcisnąłeś, mi się udało tylko przez 5 sekund. A nie, to pod górkę. Cały czas mi skręca. To jest straszne. Tak więc słuchajcie, wpadajcie do tego sklepu, bo to naprawdę jest spoko sprawa. Mają deski najwyższej jakości, w przystępnych cenach, mają także rowerki wspomagane. A jeśli was interesuje tylko i wyłącznie wypożyczanie, to też warto, na legitkę szkolną dostałem. Wpadajcie tutaj, naprawdę świetna zabawa. Tak więc teraz, jak już mam wszystkie części, niestety w Kalifornii nie było, ale gdzie, jak się nazywał ten drugi skate shop? Byliśmy w jakimś innym skate shopie. Mniejsza. Jak w Kalifornii nie będą mieli tego, co chcecie, to wyślą was w drugie miejsce, to tam. A tak w ogóle, wielkie dzięki dla tego skate shopu, gdzieś tu się wyświetli nazwa, bo nie pamiętam. Od którego dostałem tutaj darmowego pivota. Także dzięki wielkie i trzymajcie się ciepło i życzę wam, żeby biznes się kręcił. Także to chyba będzie koniec na dziś. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć. Jaki potężny jest ten kebab. To jest pół metra. Dawaj. Czyń ten zaszczyt. Ziomuś, ja bym ci radził uciekać stamtąd, zanim się w ciebie wpakuje. Westań za bramkami, bo się w ciebie wpakuje jeszcze. Tak więc powiem tylko tyle. Nie róbcie tego, to jest zajebiście niebezpieczne. Bo najdziwniejszą rzecz w moim życiu. Tylko zobaczcie. Pozdrawiam kolegów z dołu. Dobra. No naprawdę wygląda ten widok nieźle. Tak więc jak się bawimy w rooftoperów? No to wiecie, trzeba się postarać. Dobra, ciśniemy, morda. Dobra. Ja już wiem, jak to zrobić. Można. Dobra, ciśniemy. I gdzie? O k***a. Się raczej nie zarwie. Jest adrenalinka. I nie poszedł. Na ludzi, albo nas. To robi wrażenie. Cinema City. Pozdrawiamy. Dobra, ciśniemy dalej. Łożesz, k***a. Nieźle.